wszystkim, z tej strony Mruszka, witam was w kolejnym odcinku Nocy Ubery. Jak widzicie, Mara jest bardzo zadowolona, ponieważ kupiłam nowy dodatek i możemy jechać na zimowe wakacje. Aczkolwiek teraz patrzę na stan finansowy nasz i dochodzę do wniosku, że chyba jednak nie możemy, bo dobrze byłoby trochę zarobić i nie chcę brać urlopu, poza tym trochę pograłam w tą śnieżną eskapadę. No, tam wiecie. I powiem wam szczerze, że uważam, że nie ma tam aż tak za bardzo dużo do roboty. Także dobrze by było zarobić pieniądze, iść do pracy. No nie, no wzięłaś urlop, tak? No to przełomy, kąpiel, tego typu rzeczy. Kurczę. Te sikają cały czas i się zawstydzają nawzajem. Mówię wam, co jest. O! Oj! Kłopotliwe. O nie! Co jest? Głęboka więź. Aha, dobra, już myślałam, że się czują w swoim towarzystwie niekomfortowo, bo patrzyły jak siusiają. Ale na szczęście nie. Są trochę głodne, więc ty jesteś brudna? Właśnie, stop! Czekajcie. Przecież Mora jest w ciąży. Wróć, Mara. Bo... Znaczy tak nam się wydaje, prawda? Bo coś ostatnio było takiego, że nas porwali kosmici, w sensie Marę. Szkoda, że oni nie jedzą przy stole, tylko tak się rozwalają, ale rozumiem, to jest tym jogurt, to jest tym wieprzowinka. No to spoko. Mara, do pracy. Dwa przełomy, to byłoby bardzo dobrze zrobić. Gdybyś mógł troszeczkę pogrzebać w śmieciach. Nurkuj po okazję, powiedzmy. Po tym wszystkim. I mógłbyś coś... Nie no, w sumie możesz ponurkować po okazję, bo może troszeczkę zarobimy, a potem możesz sobie poszydełkować. A dziewczynki w sumie mogłyby... Jak się czujecie? Fantastycznie w sumie. To będziecie mogły sobie odrobić lekcje. A może zapisać coś. Pisz pamiętnik. Ty sobie też pisz pamiętnik. Ty idź się wykąpiać i w sumie kliknę. Pomyśl pod prysznicem. O, to by było w sumie super. Ale ty jesteś Mora, zdolna kobitka. Bardzo ładnie, że sprzątasz. Właśnie, ja bym chciała, żeby one były harcerkami, tylko nie wiem, czy w sumie mi się chce sobie robić dodatkowy obowiązek. Nie no, chcę, najwyżej zrezygnuję. Specyfik. Potrzeby ok. Ej, to może być całkiem fajne ogólnie. To tu jeszcze jeden, prawdę mówiąc, jakbyś ogarnęła, to by było fantastycznie. I wtedy, który będziesz miała poziom kariery? 8. No, okej. Możesz też, Maksiu, posprzątać. Fajnie. Pisz sobie pamiętnik. Ty sobie też piszesz? Tak, z dala od siebie, bardzo dobrze. Żeby jedna drugiej nie zaglądała. Maksiu, idź szperać w śmieciach. Zdobądź sprawność harcerską, by zyskać stopień harcerza Gryfa. Nie idziemy na festiwal, ale ja bym im tą tabliczkę dała. Okej, no dobra, będziemy sobie to nabijać. Mam nadzieję, przede wszystkim jakieś sprzątanko, ale spoko. Maksiu, ty weź... Czekajcie, stop, czy ten człowiek jest nagi? Wy nie patrzcie. Nie, ma... No po prostu jakoś ubranie zbagowane i jest cały w kolorze skóry. Też wam powiedziałam, nie patrzcie. Co ty byś mógł robić, Maksiu? Jakoś tak nie wiem, co mam z tobą... Weź, twórz... Nic nie możesz tworzyć. To weź na tej... Stwórz... Dziergaj czapki. Dobra, tą chyba mamy, a może nie mamy? No dziergaj wszystkie po kolei. Okej, zarobiliśmy trochę hajsu, to spoko w sumie. One są takie słodkie. Chcielibyście mieć siostrę albo brata bliźniaka? Ale tak wiecie, żeby byli ultra do was podobni. W ogóle to jest takie słodkie, zobaczcie, one sobie gadają, rozwiązują zadania domowe. A on sobie na drutach robi się buja na fotelu bujanym. Trzeci poziom, potrafi teraz Arena... O! Super, bardzo fajnie. Nie, one sobie cały czas te sprawności nabijają, tylko jak z lekcjami.
było odrobione. Dobra. Czy co byś mogła jeszcze chyba spać, co? O 19 to tak głupio. To weź się jeszcze wykąp. Weź sobie prysznic, o. A ty byś chciała skorzystać. O to skorzystaj, a ty jeszcze chwilkę poczekaj. Jeszcze się nie kładź, znaczy nie kąp. A nie, sorry, ale nie. A ty idziesz jutro do roboty? Tak. Ale spokojnie. Dzień. Mhm. No dobra, jak ci tak bardzo zależy, to chodź. Dawno na swoją drogą nikt nie odwiedzał. A i tak tu jest teraz tyle osób. Czy ty poszłaś spać? A dlaczego? To weź ten prysznic, jak ona odrabia lekcję, to... Albo dobra, już teraz nie, teraz niech ona idzie siku. A ty weź... Okej. Okay. Dobra, w sumie jak chcesz spać, to sobie śpi. Jutro się wykąpiesz. Możesz ty ulepszać nam jakieś rzeczy? Ulepsz... A, nie masz części. Czekajcie, niech ja sobie zobaczę, co tutaj jest. Dobra, zamówimy kilka części. To nie tu. A w ogóle kiedy są święta? Za 2 dni. Ale super. No teraz będą niezadowoleni, bo... Nie mamy tych. Nie zrobiliśmy tego dnia rabatu. W sensie, Max to tak ten, ale... Mara będzie niezadowolona, ale ja nie wiem, co ja mam kupować. Nie chce mi się jakoś tak wydawać hajsu szczególnie. Bo zwłaszcza, że tak jakoś nie mam pomysłu na co. Znaczy coś tam kupiłam, ale to jest z trybu budowy, tak? Tak. 500 simoleonów. No, no nie będę jakoś na siłę wydawała, bo to jest bez sensu według mnie. Powiem, że twoja aspiracja. Tylko 10 poziom złośliwości. No to powinniśmy dać radę. A dorośniesz za 8... Dorośniesz. Za 8 dni. W zasadzie za 7 już, za 2 godziny. Młoda wstała, jest trochę głodna, ale sobie najpierw weźmie prysznic. No i wtedy możesz sobie wziąć jakieś resztki. Druga młoda też wstała, ale ona jest czyściutka, więc też od razu sobie może wziąć resztki. Max jest troszkę głodny, o! Dziwny ból brzucha, no kurde! Trudno. Trochę nam brakuje łazienek, tak teraz to odczuwam, że jednak wygodnie by było, jakby mieli łazienkę i się zastanawiam, czy tu im nie zrobić łazienki takiej małej. W zasadzie takiej wręcz ubikacji, bym powiedziała. Wiesz, że tu jest twoje dziecko? No cóż, rozumiem, wywalone. Och, Mara, ja chciałam, żebyś ty schudła troszkę, a to wychodzi na to, że... O, ćwiczenia! Ty możesz też podczas ćwiczeń? To w sumie bardzo dobrze się składa. Na szczęście też można tą bieżnię wejść. Zobaczcie, w ogóle tą zimę będziemy mieli taką kiepską. Ja myślałam, prawdę mówiąc, że tutaj mimo wszystko będzie padał śnieg. No może trochę naiwna jestem, ale tak mi się wydawało. Max, wstawaj. A ty, Maxiu, jak już jesteś ogarnięty, to czas troszkę pobuszować w śmieciach. No jakoś tak nie wiem, no nie mam na niego żadnego innego zastosowania. A chciałabym mieć. Dobra, zaczyna robotę za godzinę. Też z nią pójdziemy. Nurkuj po okazję. Mara rozpętała w szkolnej stołówce bitwę na jedzenie, do której dołączyła większość uczniów. Wciąż sprzątamy resztki. To się nazywa urodzona przywódczyni. Mara powinna pomóc... No co by powiedziała Mara, jak myślicie? Nie gadaj, że się zepsuł. O nie! Wiecie co? Ja zapiszę. Koniec teoretycznie w ciąży, to chyba nie powinno umrzeć, nie? Napraw. No dawaj. Zdobyto umiejętność majsterkowania, to się źle skończy. Dobra, elegancko. Możesz jeszcze odzyskać części i pracuj nad wynalazkiem. Jaki to ma być? A, to czego nam brakuje? Dowolny pierwiastek. To może być kłopotliwe. W ogóle zauważyliście, że same babeczki tutaj są? Że tu żadnego chłopa nie ma w tej naszej robocie? Dobra, kończymy za godzinę. No i dobrze, możemy kończyć. Na awansu to zdecydowanie nie będzie przez długi czas. Okej. Okay. Jesteśmy w domu. Czy do awansu się... No w sumie, tak z 2 razy jeszcze pójdziemy i będzie okej.
Czy z tym w ogóle można cokolwiek robić? Zepsuj zawory do wody, ulepsz. No nie ulepszymy. Max biega, Max akurat nie potrzebuje. My byśmy w sumie mogli. W sensie Mara. Nie wiem czemu zawsze mówię na simkę. My, tak jakby nie wiem, to była simka, która reprezentuje nas wszystkich. Dziewczęta, jak tam? Kogo poznałyście w szkole? No, ty nie poznałaś nikogo. A ty poznałaś dwie osoby, dwie dziewczynki. Mia Lotario i Magdalena Flex. Piękne są te połączenia nazw. Czemu mnie to nie dziwi? Chociaż ty powinnaś wyrywać chłopaków. W ogóle tak, nie wiem, dzieciaki, ale to może w późniejszym wieku. Dobra, to weź odrabiaj lekcję. Ty też odrabiaj lekcję i ty idźcie spać, bo nie jesteście głodne. No nie, bardzo dobrze się Max z wami zajął. A ty? Biegać, biegać. Możesz sobie troszeczkę pobiegać, naprawdę. Byłoby spoko. No chodź, ale znając życie i tak nie przyjdzie. No jakoś nie widzę, żeby tutaj szła. Kim ty jesteś? A, bo ich poprzerobiłam, go nie poznałam aż z tego wszystkiego. O nie, on tu jest! A, się przestraszyłam. Buma, Samzo Mog, Banji, Wesley. Okej, pobudaj ją kurtuazyjnie. Spoko. Jonas, z kim ty jesteś, Zoe? Z kim ty jesteś? A, z Rajem, no przecież. Dobra, Mora odrobiła, a w ogóle jedna dostała powiadomienie, że ej, poszło super, a druga takie średnie, nie? Jest to czwórkowa uczennica? Jest czwórkowa, to czemu tak brzydko zrobili? Dobra, to leć spać. Dobra, spoko, fajnie, idź sobie. I Maksiu, idź sikać. Nie, Max, ty to musisz naprawić. A ja im zrobię tą łazienkę. Dobra, ogarnęłam im mini łazienkę. Przełączę na pewno. Okej. Co tu się zrobiło? Dobra, Maksiu, weź wstań. Ja nie lubię, jak jest bałagan. I wyczyść, jak twoja żona robi żarcie w środku nocy dla ciebie. A wiecie jeszcze, nad czym się zastanawiałam? To już może być hardcore, ale zastanawiałam się nad adopcją zwierzaka. Co wy na to? Ja myślę, że to jest dobry moment. Tak. W sumie chciałabym. Adoptuj kota, adoptuj psa, adoptuj dziecko. No dziecko może nie. Teraz psa czy kota? No, w sumie Cynthia miała kota, to może tym razem psa, co? Bo chciałabym, żeby właśnie dziewczynki miały. O Jezu, jakie słodzieńce. Tylko ze szczeniakami będzie kłopot, bo one chyba po schodach nie mogą wchodzić, nie? Więc chyba bym chciała już dorosłego pieska. Dorosła, dorosły. Dorosła, Stella, Chihuahua. Wiesz, ten szczeniaczek owczarka niemieckiego jest tak piękny. A jakie są kotki? Bo tak z drugiej strony też nie chciała mieć za dużo roboty. I najwyżej Roma by miała pieska, tak sobie pomyślałam, bo jednak do Mary to mi bardziej pasuje kot. Mimo wszystko, mimo że Cynthia miała kota, to jednak to mi... Bo znowu Felicja miała psa, zawsze, zawsze gdzieś się ten piesek jeszcze trafi. Zwłaszcza, że wiecie, ja w prawdziwym świecie raczej nie będę miała kotków. A wtedy fajnie byłoby mieć tutaj, nie? Chcemy kotka. Ale śmieszny kot. Samiec. Dorosłe kotki? A to są małe kocięta. Ja bym chciała chyba kocięta. Mam szczerze, że ten frędzel mnie jakoś tak zafascynował. Więc chyba weźmiemy sobie chociaż frędzla? Czy może Saszkę? A dawajcie Saszkę, może takiego tygryska. Dobra, weźmiemy sobie Saszkę.
Chociaż Gracja. Nie, no Saszkę weźmiemy. Jezus Maria, mamy kotka! Jaki słodziak! Czekajcie. Pasuje w sumie, nie? Taki niby słodziak, ale taki wkurzony słodziak. Tak mi 100% pasuje do... Irytuje ją... Dobra. I co my musimy teraz? Adoptuj. Wiecie co? Nazwiemy ją chyba po prostu Mięta. Mięta, Miętusek. No, tak kwintesencja, nie? Mięta. Miałkliwa żarłok, samotniczka. To jak Mara. Dokładnie tak samo. Ale jest piękna, przyznam szczerze. Dobra, ty idź spać, oczywiście, że Max się nią zajmie. Max, wstawaj, Mara wzięła kota, więc musisz się nim zająć. Jak słodko. Wiecie co, ja chyba będę już kończyła. Także myślę, że spoczko, że mamy kotka. Mamy, będziemy mieć dziecko. No to wychodzi, mam nadzieję, że jedno. Dziwny przyrost do wagi. No cóż. Masz kocięcie. To weź sobie... No daj mu duży przysmak, spoko, też możesz dać. Jest tak słodkie, nie? Przesłodziutki. Oj, dostajesz... Oj, przyjaźnią się. Fajnie, podoba mi się to przekupstwo. To jest takie słodkie, prawda? Spoko, dobra. Więc... Mają zwierzątka, więc może nie będą się już tak bać wody. Nie wiem, jaki to ma związek, ale no powiedzmy, że jest to dosyć logiczne. No i myślę, że będę kończyła. Możesz iść sobie wziąć resztki. Ty możesz sobie, nie wiem, położyć się. No i także myślę, że to właśnie będę kończyła. Trzymajcie kciuki, żeby... No nie no, już ta ciąża jest, no to już... To już nie musicie trzymać kciuków za to, żeby jednak Mara nie była w ciąży, no bo jest. Ale no, żebyśmy sobie tym razem dali radę. No bo jednak z jednym dzieckiem to będzie łatwiej, zwłaszcza, że dziewczynki są już samodzielne. Ale no, będzie nas sporo, teraz będzie nas szóstka, jeśli nie siódemka. Ty nie możesz teraz biegać. Maksiu. Proszę, weź zimny prysznic. I idź spać. Także na jedzącą Romę na brudnym blacie. Tak wiecie. Myślę, że będzie spoko. No śmierdzi. Śmierdzi, śmierdzi. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę, linki w opisie. Życzę wam miłego dnia, zdrówka. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.